Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tym razem znowu w nietypowej sytuacji, bo z biura o tej godzinie. Tak. Ja pracuję tak, jak pracowałem wcześniej, mimo że spadają nam jakby możliwości i obroty, ale no musimy się ratować jak możemy. Z uwagi na to, że polski rząd po prostu nam nic nie da, tak? To już chyba możemy sobie wybić wszyscy z głowy. Że możemy oczekiwać ratunku od polskiego rządu. Na chwilę obecną wiemy, że te wszystkie informacje w przeciągu ostatnich dni, gdzie myśleliśmy, że pan prezydent być może się obudził, być może teraz faktycznie będzie starał się poprawić sytuację, bo dobiegały głosy, że ta pomoc będzie dostępna dla wszystkich, że to będzie bezwzględna pomoc dla każdej firmy, nie będzie trzeba nic robić w tym kierunku i tak dalej, i tak dalej. To był jeden wielki fake szykowany przez rząd z uwagi na to, żeby przetrzymać jak najdłużej pracodawców. Również w dniu dzisiejszym widzimy, że po dzisiejszym zgromadzeniu w Sejmie została ogłoszona przerwa, obrady będą wznowione gdzieś tam koło godziny 20, 22, może 23, w zależności jak to wyjdzie. A dziś mamy piątek, w związku z tym, kto z was został dziś zwolniony? Ilu z was musiało zwolnić? To jest moje pytanie. To nie jest wina przedsiębiorców i to nie jest sarkazm. Tylko to jest poważne pytanie. Ilu z was, ludzie, którzy są pracownikami, dostało dzisiaj wypowiedzenie umowy o pracę, bo byliście na okresie próbnym i mieliście 2 tygodnie wypowiedzenia? A ilu z was, jako przedsiębiorcy, z uwagi na to, że nie jesteście w stanie utrzymać firmy w danym okresie i przez to, co zrobił rząd, musiało zwolnić ludzi? Jak wielu? Z tego, co ja widzę, to sporo, bo już widzę to, jak rusza się w mojej firmie ilość CV-ek, które przychodzi i jak ludzie szukają pracy w tym strasznym okresie, tak? W tym strasznie nadmuchanym okresie, bo dla mnie to jest nadmuchane tylko i wyłącznie. Dostaliśmy od rządu, czy dostaniemy od rządu prawdopodobnie brzytwę, której się mamy złapać, tak? Bo tonący chwyta się brzytwy, no to skoro toniemy, to rząd rzuca nam brzytwę, żebyśmy mogli się jej chwycić. Co z tego, że będą jakieś tam poprawki zgłaszane zostały i tak dalej. Jak dobrze wiemy, że te poprawki prawdopodobnie nie zostaną uwzględnione, tak? No bo jakby PiS może przegłosować sobie wszystko samemu, tak? Mamy 27 piątek. Będziemy mieli 30 i 31 poniedziałek, wtorek. Wtedy posypią się kolejne wypowiedzenia prawdopodobnie dla ludzi z firmy, gdzie są jeszcze ludzie zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony, gdzie okres wypowiedzenia trwa miesiąc, tak żeby nie topić firm jeszcze bardziej. Przypuszczalnie na najpóźniej dostaną wypowiedzenia, no chociaż część na pewno teraz też z wypowiedzeniem 3-miesięcznym. Pamiętajmy o tym, że tego w statystykach od razu nie będzie widać, bo te osoby oficjalnie bezrobotne staną się za miesiąc lub za 3 miesiące, więc gdy już minie ta pandemia, to wtedy wyjdzie bezrobocie i pewnie rządzący będą twierdzić, że to nie ma związku z pandemią. Niektórzy pracownicy będą mieli pretensje do pracodawców o to, że ich zwolnili z uwagi na to, że przecież rząd im pomógł. Nie, rząd nam, przedsiębiorcom, nie pomógł. Wam, pracownikom, też nie pomógł. Przynajmniej na chwilę obecną. Obserwuję na bieżąco sytuację i przypuszczam, że tak to się skończy. Nie dostaliśmy pomocy od rządu nigdy, tak? Ja tak uważam. Ja nie dostałem. Wszystko, co w tej chwili mam, co osiągnąłem, to jest ciężka praca moja. To rząd dostaje od nas. Od nas, czyli pracodawców, i od nas, czyli pracowników. Bo to z naszych kieszeni idzie do nich każde podatki, daniny, moim zdaniem po prostu haracz, który płacimy i z którego jest robione rozdawnictwo, tak?
pewne rzeczy są może apolityczne, apolityczny to ja jestem, tak, ale pewne rzeczy są może ciężkie do przełknięcia, tak, bo 500+, które pomogło tak wielu rodzinom w tej chwili, to jest rzecz, którą wolałbym na przykład nie mieć, tak, a żeby została w budżecie właśnie na pomoc w tej chwili, żeby utrzymać te miejsca pracy, a nie żeby ludzie zostali pozwalniani z tej pracy, bo rząd tak dobrze nam pomógł. Słuchajcie, są takie obwarowania w tym, co rząd proponuje, takie ograniczenia, że uwierzcie mi, żadnemu pracodawcy to nie pomoże. Żadnemu. Kupa firm się zlikwiduje. Jeżeli się nie zlikwiduje, to tylko dzięki poświęceniu pracodawców i pracowników, którzy zostali i przeżyli ten ciężki okres. To nie koniec, bo oczywiście w momencie odbudowywania tych firm i w momencie, kiedy już wszystko jakby ulegnie stabilizacji, czyli zakończy się ten okres tej strasznej epidemii i tak dalej, która w moich oczach nie jest taka straszna wcale, bo tak jak powiedziałem, jest wiele innych ciężkich chorób i tak dalej. Ludzie umierają na raka płuc, a palą dalej, tak? I się tym jakoś nie przejmujecie. Natomiast jak ktoś ogłosił, że ileś tam ludzi, ja wiem, to jest może okrutne, co mówię, ale taka jest prawda, że śmiertelność jest naprawdę niewielka w porównaniu do innych chorób, a tutaj się nagłośniło to w taki sposób, jakby nie wiadomo, co to było, tak? Pytanie dlaczego? No bo to jest dla mnie niezrozumiałe. Dlaczego coś takiego się aż tak nagłośniło, aż taką panikę się wprowadziło? Mieliśmy już w historii wiele takich przypadków i jakoś nie wprowadzało się takich restrykcji. Co się stało tym razem? Co zawiodło? Co nie poszło tak, jak powinno iść? I dlaczego takie reakcje były rządów na świecie, tak? Powiem wam tak, no to co się będzie odbudowywać, to też się nie będzie odbudowywać i nie będzie takich zarobków, jakie są teraz, bo wszyscy będą się starali uratować to, co mają, w związku z czym znowu trafimy w jakiś regres, gdzie wszyscy będą niestety narzekać na to, co się dzieje. No bo tak będzie. I teraz wracamy do wyborów, które mają się odbyć 10 maja. 10 maja, czyli tutaj. Jak sądzę, sytuacja, która jest w tej chwili, będzie się ciągnęła przez cały kwiecień. Chyba że nagle ktoś się obudzi, że nie ma pieniędzy i trzeba ruszyć tą gospodarkę z powrotem. Ale prawdopodobieństwo jest takie, że będzie się ciągnęła po prostu przez cały kwiecień. Będą obserwowały słupki pana Dudy, tak? Czy rosną, czy maleją, czy idą do góry, czy idą w dół, czy się kurczą. I teraz tak, prawdopodobnie jak będą rosły, prawdopodobnie jak będą sobie rosły te słupeczki, to nic się nie zmieni. To te wybory się odbędą prawdopodobnie. Nie zostanie ogłoszony żaden stan nadzwyczajny i tak dalej. Być może nawet na koniec kwietnia otworzą się różne sklepy i tak dalej. Może zrezygnujemy już z tych obostrzeń, bo będzie miał pan Duda bardzo wysokie poparcie. Natomiast jeżeli okaże się nawet 8 maja, że słupki spadły, albo będą spadały gdzieś na koniec kwietnia, to wtedy ten stan będzie ciągnięty dalej i wtedy nagle zostanie ogłoszony stan wyjątkowy, tak ażeby te wybory się oddaliły, ponieważ słupki spadły. Dalej jeszcze chciałem powiedzieć tylko o tym, że generalnie wypowiedzi rządzących, tak, tam mówią, że każdy ma prawo do leczenia i tak dalej. Nie. Teraz, żeby pójść do lekarza z jakąkolwiek chorobą, z głupim bólem zęba i tak dalej, to ty musisz być chory na COVID, tak? Bo tylko wtedy masz prawo do lekarza i do leczenia. Więc tak kuriozalnie, to jeżeli chcesz się leczyć i jeżeli chcesz być zdrowy i tak dalej, no to musisz zachorować na COVID, bo tylko wtedy będziesz miał prawo do leczenia. W innych przypadkach to wszystko nie funkcjonuje po prostu. Przerzucają wizyty. Wśród moich znajomych zostały poprzekładane dość istotne badania, które mieli mieć. Nie mogą uzyskać recept, nie mogą się dodzwonić do żadnych z przychodni i tak dalej, więc nic nie funkcjonuje, nic. Rządzący powinni się zastanowić, ten Sejm powinien się zastanowić, co oni narobili, tak? Duda, Morawiecki i Kaczyński. Wy powinniście zostać wezwani jako pierwsi do odpowiedzi
i powinniście się z tego wytłumaczyć, co zrobiliście i jak krzywdzicie ten kraj w tym momencie, jak krzywdzicie gospodarkę i ciekawe, co wy planujecie zrobić, żeby tą gospodarkę podnieść. Bo ta gospodarka się nie podniesie po prostu po tym, co zrobiliście z tym krajem. Doprowadziliście kraj do ruiny i robicie to nadal i nic sobie z tego nie robicie, dlatego że was to nie interesuje. Wy macie napchane kieszenie cały czas i będziecie mieli. I miejcie, ja zazdrosny nie jestem, ale róbcie tak, żeby tacy przedsiębiorcy jak my mogli dać ludziom pracę i mogli funkcjonować dalej. Ja przypuszczam, że jeżeli my sami tego nie weźmiemy w swoje ręce, panowie i panie, pracownicy i przedsiębiorcy, pracodawcy i pracownicy, to z tego nie wyjdziemy po prostu jak zwykle, tak? Bo to państwo nam nic nie dało nigdy. Nigdy. Sami musieliśmy do wszystkiego dojść, mimo że mamy najwyższe podatki, najwyższe ZUS-y prawdopodobnie w Europie i z tym się musimy na co dzień zmagać i jakoś funkcjonowaliśmy i nikt mi nie będzie mówił, że mi jakiś ktoś z rządu dał cokolwiek, bo nic mi nie dał. To ja daję do rządu i to pracownicy moi dają do rządu i pracownicy innych i inni przedsiębiorcy. I dzięki tym przedsiębiorcom ten kraj jeszcze w ogóle funkcjonował do tej pory. Ciekawe, co będzie teraz. Pozdrawiam serdecznie.